konkurs na neon wygrały słoiki. Co myślisz o takim rozwiązaniu? No, też ciekawe, jeżeli ma jakieś nawiązanie do Warszawy, no to czemu nie? No na 100% nie słoiki. Słoiki to znaczy, że w Warszawie do Warszawy przyjeżdżają młodzi ludzie z całej Polski i przywożą w słoikach jedzenie. Nie podobają mi się na pewno. Nie wiem, co miałyby symbolizować. No, ludzi przyjezdnych. Aha, słoików. O matko. Dobra, ma to jakiś sens, ale to niedobrze świadczy. Chociaż może i dobrze świadczy. Świadczy o tym, że Warszawa jest otwarta na innych, tak? To tak samo jak z naszą piosenką na tym, na Eurowizji, tak? Przecież proszę. To nie można wszystkiego oddawać pod wybór ludu, tak? No bo to jednak jest nie zawsze dobry wybór. No, słoiki, pan uważa, że to dobry wybór? Niektórzy to określenie tych trzech słoików pejoratywnie kojarzą. Tak negatywnie się kojarzy, ale niekoniecznie. No, ja widziałam to wczoraj w internecie, całkiem dobre. Ja sam jestem z Warszawy, mieszkam sam już, co prawda, i też dostaję w słoikach od mamy jedzenie, więc nie będę miał do tego awersji. Ale ciekawy projekt, chociaż myślę, że mogliby wymyślić coś ładniejszego. Nie czuję dowcipu, jesteśmy innym pokoleniem, to ja po prostu w tym nie czuję żadnego dowcipu. Nie chciałby pan, żeby taki neon gdzieś zawisł? Akurat taki nie. Czytałem gdzieś z tymi słoikami, widziałem, że ludzie się jednak burzą. W sumie to określenie słoik nie jest najbardziej pozytywnym, chociaż w sumie to takie, no nie wiem, słoicy, ludzie, którzy przyjeżdżają z innych miast, mają w słoiczkach jedzonko od mamy, ale w sumie no czemu nie? Może to być takie trochę komiczne dla żartu. Czy przyznam szczerze, że o słoikach pomyślałam, ale to tak chyba nie elegancko po prostu, bo, znaczy w sensie tym, że no niegościnnie. A co myślisz o takim rozwiązaniu trzech słoików? No, to chyba niesympatyczne. Te słoiki w ogóle nie pasują do niczego. One obrażają przyjezdnych? Myślę, że troszeczkę tak. Obrażają? Nie, ale może to taki paradoks, że wybrali słoiki, o. Nie, nie obrażają. Tylko symbolizują przyjezdnych. Symbolizują to, że Warszawa jest miastem, gdzie jest dużo ludzi z całej Polski. Jakby, i to jest chyba pozytywna cecha Warszawy, tak mi się przynajmniej wydaje. Dużo ludzi, którzy wnoszą inny punkt widzenia niż tylko ten, który jest tutaj. Dlaczego trzy słoiki? Co one symbolizują? Bo chyba nie do końca się orientuję. One symbolizują osoby, które na weekend jadą do domu i przywożą w tych słoikach z powrotem do Warszawy jedzenie od rodziców. Okej, czyli ja. Przeciwko pałacowi nie mam nic, ale słoiki mi się nie podobają. Czemu? No, takie jakieś kuchenne. Te słoiki wygrały konkurs na Facebooku. Jest szansa, że takie słoiki właśnie gdzieś zawisną w Warszawie. Pozdrawiam ludzi, którzy na to głosowali.